Dzień dobry Państwu, witamy jak zwykle bardzo serdecznie dzisiaj z Radomia, gdzie będziemy dla Państwa pokazywać i komentować najważniejsze walki 82. Mistrzostw Polski seniorów w zapasach w stylu klasycznym. Rozpoczynamy od kategorii 55 kg, finału tej wagi, w której walczą w kostiumie czerwonym Szkodziński Dawid z Atletycznego Klubu Sportowego Piotrków Trybunalski, a jego przeciwnikiem w kostiumie niebieskim jest Marcin Kunysz, Cement Gryfheim. Marcin Kunysz jest faworytem tutaj, był od początku faworytem tej kategorii, nie zawiódł, dotarł do finału i w finale też jest faworytem, on już ma w swoim dorobku tytuł mistrza kraju w tej kategorii wagowej. Zdobył go przed 2 laty. W ubiegłym roku musiał uznać wyższość Mariusza Łosia, który na tych zawodach startuje w kategorii wyższej. Tak jak powiedziałem, Marcin to utytułowany już zawodnik, natomiast Dawid Szkodziński troszeczkę młodszy zawodnik, dwukrotny mistrz Polski juniorów, brązowy medalista mistrzostw Polski seniorów sprzed roku. Jest to jego najlepszy występ, jeżeli chodzi o grupę seniorską. Ciągle się poprawia, szkoli, także miejmy nadzieję, że i w przyszłości on, a może już tutaj, dzisiaj w Radomiu, sięgnie po tytuł mistrza kraju w tej najlżejszej kategorii wagowej. Drobna kontuzja, pęk łuk brwiowy zawodnikowi z Chełma. Musi nastąpić pomoc lekarska, takie są przepisy. A lekarz udzieli pomocy i na pewno Marcin za kilka chwil wróci z powrotem na matę, będzie kontynuował walkę o złoty medal 82. Mistrzostw Polski seniorów w zapasach w stylu klasycznym. Mistrzostwa te odbywają się troszeczkę nietypowo na jesień, z tego względu, że w tym roku najważniejszą imprezą były oczywiście Igrzyska Olimpijskie w Londynie, gdzie po 16 latach zapaśnik zdobył medal. Jest nim Damian Janikowski, zawodnik Śląska Wrocław, który tutaj na tych zawodach jest obecny, ogląda walki swoich kolegów, ale nie wystartował. Także widzimy teraz walkę w parterze i jest wózek w wykonaniu Szkodzińskiego. Bardzo ładna akcja. Dokręcił. Jest to niespodzianka, na pewno niespodzianka. Powiedzmy, niewygranie przez Marcina tego pojedynku będzie niespodzianką, ale tak jak powiedziałem, Szkodziński robi ciągłe postępy. Jest dwukrotnym mistrzem Polski juniorów, także chciałby już też zostać mistrzem Polski seniorów. Zobaczymy. Pierwszy krok został zrobiony. Pierwsza runda wygrana. Ja tylko Państwu przypomnę pokrótce, że dzisiaj w przepisach, w zapasach walczy się 3 rundy po 2 minuty. Należy wygrać 2 rundy, aby zostać zwycięzcą pojedynku lub oczywiście w każdym dowolnym momencie, jeżeli położy się swojego rywala na plecy. Między rundami mamy 30-sekundowe przerwy, co właśnie teraz Państwu pokazujemy, ale te 30 sekund bardzo szybko minęło. Zawodnicy wrócili już na środek maty i za chwilę sędzia da znak do rozpoczęcia drugiej rundy tego pojedynku. Pojedynku, który zadecyduje o tym, kto zostanie mistrzem kraju na 2012 rok w najlżejszej kategorii wagowej. Kunysz, rozdrażniony przegraniem pierwszej rundy, ruszył zdecydowanie do ataku. Próbuje szybko odrobić straty, które stracił w pierwszej rundzie. Poleciał na wózek. Na pewno nie liczył, że może przegrać tą rundę. On jest tutaj murowanym faworytem tej kategorii wagowej, dlatego Szkodziński go troszeczkę zaskoczył. Jest 40 parę sekund drugiej rundy minęło, na razie bez punktów w pozycji stojącej. Jeżeli przez 1,5 minuty żadnemu z zawodników nie uda się zrobić punktów technicznych, wtedy walka przenosi się do parteru i tam zawodnik, który atakuje, ma
30 sekund na wykonanie akcji. Jeżeli ją wykona, wygrywa, jeżeli nie wykona, przegrywa. Także druga runda atakującym będzie, jeżeli nie będzie punktu w stójce, będzie zawodnik w kostiumie niebieskim Marcin Kunysz. Jak wspomniałem, faworyt i zawodnik, który ma już w swoim dorobku tytuł mistrza Polski, zdobył go 2 lata temu. Ma kilka medali z tych najważniejszych imprez. Także na pewno w sytuacji, gdzie nie startuje w tej kategorii Mariusz Łoś, on jest tutaj faworytem i chciałby te zawody wygrać jak najszybciej i jak najmniejszym nakładem sił. Wózek, na który bardzo, bardzo szybko poleciał Szkodziński. Nie zgadza się z tym trener Atletycznego Klubu Sportowego. Jest to nowo wprowadzone w walkach zapaśniczych, że trener może raz złożyć protest, nie zgadzając się z werdyktem sędziów. Sędziowie później tą walkę oglądają, ten fragment walki, z którym nie zgadza się trener, na podglądzie obserwują, komisja sędziowska na czele z przewodniczącym sędziów, sędzią głównym tych zawodów, Grzegorzem Brudzińskim, będzie obserwowała i podejmie decyzję. Tutaj trenerowi chodziło o to, że wózek został wykonany za bardzo nisko. W zapasach w stylu klasycznym nie wolno łapać za nogi. Trzeba wykonywać akcję jednak. Sędziowie utrzymali werdykt i jest jeszcze taki przepis, że jeżeli protest nie został uznany, zawodnik, który składał protest w tym momencie, trenerzy z Piotrkowa tracą punkt. Druga runda się zakończyła, straty zostały odrobione. W tym momencie 1-1 w rundach i o tym, kto zostanie mistrzem Polski w tej najlżejszej kategorii, zadecyduje trzecia decydująca runda. Runda, która za 10 sekund się rozpocznie. Sędzia już wzywa zawodników na środek i za chwilę dwie minuty, które zdecydują o tytule mistrza kraju w najlżejszej kategorii wagowej. Przypomnę, że walczą Dawid Szkodziński w kostiumie czerwonym, Atletyczny Klub Sportowy z Piotrkowa Trybunalskiego i Marcin Kunysz, Cement Gryfheum. W narożniku Marcina siedzi i obserwuje walkę mistrz świata, trzykrotny mistrz Europy Dariusz Jabłoński. W narożniku Dawida Szkodzińskiego, wieloletni trener kadry narodowej kadetów, pan Henryk Grabowiecki. W dzisiejszych zawodach wystartowało 98 zawodników z 22 klubów. Najliczniej reprezentowani są gospodarze. Później chyba właśnie Atletyczny Klub Sportowy, który przywiózł 14 zawodników. Bardzo dobrze w tych zawodach zaprezentowała się Unia Racibórz, która wprowadziła do finału 3 zawodników. Jest to chyba najlepszy wynik w historii klubu. 3 zawodników w finale, jeden zawodnik walczący o brązowy medal. To w następnych walkach państwo będą mieli okazję obserwować. Jest niespodzianka, jeden punkt dla Szkodzińskiego. I on teraz musi wybronić. Bardzo ładnie skontrował
I jest niespodzianka, jest pierwsza niespodzianka finałów, jeżeli oczywiście Szkodziński wytrzyma do końca i ma na to jeszcze 17 sekund do tego, aby zdobyć pierwszy w swojej karierze tytuł mistrza Polski seniorów. Już tylko 10 sekund do końca tego pojedynku. 8 i chyba mistrzem Polski zostanie Dawid Szkodziński. W tym momencie kończy się walka i mistrzem Polski seniorów na rok 2012 w najlżejszej kategorii zostaje Dawid Szkodziński. Dawid Szkodziński mistrzem Polski w kategorii 55 kg w 2012 roku. Rozpoczynamy drugi finał 82 Mistrzostw Polski Seniorów w zapasach. Kategoria 60 kg, kostium czerwony Dawid Ercetik, Unia Racibórz, a kostium niebieski Mariusz Łoś, Agros Zamość. Do niedawna obydwaj ci zawodnicy walczyli w kategorii 55 kg. Na tych zawodach już obydwaj kategorie wyżej, w kategorii 60, i znowu spotykają się o najwyższe laury. Bardziej doświadczony, rutynowany zawodnik to ten w kostiumie niebieskim, Mariusz Łoś. Ma w swoim dorobku tytuł wicemistrza Europy seniorów w kategorii 55. Jest wielokrotnym mistrzem Polski seniorów. Natomiast Dawid Ercetik to zawodnik Unii Racibórz, który robi stałe postępy, który ciągle zaskakuje swoją ambicją, walecznością, który rozwija się bardzo prawidłowo. Był reprezentantem kraju w kategorii 55. Nie udało się niestety zakwalifikować na Igrzyska Olimpijskie. Zmienił kategorię i już w pierwszym starcie w tej nowej kategorii wśród seniorów dotarł do finału. Zobaczymy, jak poradzi sobie właśnie z bardziej utytułowanym, rutynowanym kolegą z reprezentacji, z którym wielokrotnie już toczył pojedynki, ale jak powiedziałem, w kategorii niższej. Gościmy w Radomiu, w pięknej hali oddanej rok temu, w której odbywał się już turniej Pytlasińskiego. Pierwszy raz Mistrzostwa Polski Seniorów są rozgrywane właśnie w Radomiu. Polski Związek Zapaśniczy, nagradzając bardzo dobrą organizację Pytlasińskiego, powierzył również organizację Mistrzostw Polski Seniorów tutaj do Radomia, gdzie zapasy ciągle się rozwijają, gdzie ciągle wyrasta nowe pokolenie młodych, utalentowanych zawodników. Ale wracajmy na matę. Atakuje Ercetik, musi wykonać akcję techniczną. Niestety nie udało się i w tym przypadku, jeżeli zawodnik atakujący nie wykonał akcji technicznej, zwycięzcą rundy zostaje zawodnik broniący się. Mariusz Łoś wygrał pierwszą rundę i jest krok bliżej do najwyższego stopnia podium, do wygrania Mistrzostw Polski w kategorii 60 kg. Do Radomia przyjechało 98 zawodników z 22 klubów. Tutaj te zawody, można powiedzieć, że zdominowały chyba trzy kluby, gdzie ta praca z zapaśnikami wydaje się najbardziej poukładana. Są to AKS Piotrków, Unia Racibórz i Olimpijczyk Radom. To te trzy kluby, które tutaj, że tak powiem, zdominowały rywalizację 82 Mistrzostw Polski Seniorów w zapasach w stylu klasycznym. Druga runda pojedynku, finałowego pojedynku o tytuł Mistrza Polski w kategorii 60 kg. Przedstawiciel Unii Racibórz Dawid Ercetik w kostiumie czerwonym i Łoś Mariusz Agros Zamość w kostiumie niebieskim. Pierwszą rundę nieznacznie wygrał Mariusz Łoś, który wybronił atak swojego młodszego kolegi. Jeżeli w pozycji stojącej przez półtorej minuty nie uda się nikomu zrobić punktów, wtedy atakował będzie
Mariusz Łoś i to on będzie musiał wykonać akcję techniczną, ale Dawid nie chce czekać do parteru. Wie, że Mariusz jest chyba troszeczkę silniejszy fizycznie. Chce zdobyć punkt w stójce. Atakuje cały czas, idzie do przodu. Ale Mariusz to rutyniarz. Wie, wiele razy stawał na macie, walcząc o tytuł mistrza kraju. Dla niego to będzie następny tytuł, jeżeli go oczywiście zdobędzie. Na razie jest troszeczkę bliższy. Bardzo ładnie zaatakował Ercetic, ale sprytnie wybronił się Mariusz. I to teraz on będzie atakował w parterze. On musi wykonać akcję techniczną. Jeżeli uda mu się wykonać choćby, zdobyć choćby jeden punkcik, to on zostanie mistrzem kraju w tej kategorii wagowej. Sędzia upomina Ercetica o aktywniejsze. No i są punkty. Są punkty niestety dla Dawida. Mariusz wykorzystał chwilowe zawahanie, błąd Dawida. Dawid oddał rękę, Mariusz złapał, przekręcił i zdobył pierwsze punkty. I jest coraz bliższy wygrania tej walki. Tak też się dzieje. 2-0, dwie rundy i mistrzem kraju w kategorii 60 kg w 2012 roku zostaje Mariusz Łoś Agros Zamość. Kompleksowe, bezbolesne leczenie i usuwanie zębów przy użyciu komputerowego systemu znieczulenia. Cyfrowa diagnostyka rentgenowska. Leczenie kanałowe z zastosowaniem najnowocześniejszych technik i aparatury. Usuwanie kamienia i osadów ultradźwiękami i piaskarką. Lampowe wybielanie zębów. Pełny zakres protetyki. Gabinet stomatologiczny Bartosz Pietrzykowski w Raciborzu przy Warszawskiej 7A obok Policjalnej Szkoły Medycznej. Zapraszamy. Największy wybór farb w regionie. Pełna oferta studia Decoral, Śnieżki, Piccurilli, Sigmy i Malfarbu. Komputerowe mieszanie farb, elementy suchej zabudowy wnętrz, doskonałe zaopatrzenie, produkty najlepszych wytwórców. Wszystko, co potrzebne do remontu mieszkania. Miła i kompetentna obsługa, przestronne i estetyczne ekspozycje, rabaty, upusty, promocje, gratisowy transport. Jerzy Grut, partner firmy Severa, zaprasza do rozbudowanej, samoobsługowej hurtowni farb przy Kolejowej 19A. Jerzy Grut. Doświadczenie, nowoczesność, profesjonalizm. Szeroki asortyment, oryginalna stylistyka i najwyższa jakość. Pełna obsługa. Projekt aranżacji wnętrza zgodny z indywidualnymi wymaganiami klienta. Produkcja z użyciem najnowocześniejszych obrabiarek sterowanych numerycznie. Transport i finalny fachowy montaż. Oferta umożliwiająca całkowitą dowolność w zabudowie nawet najbardziej nietypowych powierzchni i przestrzeni. Najnowsze technologie, najwyższej jakości materiały i najmodniejsze wzornictwo. Zgodnie z obowiązującymi na świecie trendami. Firma rodzinna Ginter i Grzegorz Kolasa. Znany i ceniony producent zestawów kuchennych. 45 lat na rynku. G&G Kolasa. Solidne meble na długie lata. Pokażemy Państwu teraz walkę o brązowy medal w kategorii 66 kg. W kostiumie czerwonym zawodnik Unii Racibórz Wankę Mateusz, a jego przeciwnikiem Rutkowski Daniel z Olimpijczyka Radom. Bardzo szybka wykonana akcja, wypchnięcie rywala za matę i pierwszy punkt dla Daniela. 1-0. Chwila nieuwagi kosztowała utratę punktu, który będzie trudno odrobić. Teraz ponowił Daniel Rutkowski, ponowił atak, ale sprytnie tym razem Mateusz odwrócił się od zony, wybronił atak swojego rywala. Walczymy w stójce, jeżeli są zdobyte punkty w pozycji stojącej. Nie ma parteru. W tym momencie 1-0 prowadzi Daniel Rutkowski z Olimpijczyka
Radom i to on jest bliższy po minucie walki wygrania pierwszej rundy. Żeby wygrać walkę, przypomnę, należy wygrać dwie rundy, także jeszcze wszystko się może zdarzyć. Wszystko się może wydarzyć. Rutkowski dalej próbuje wypchnąć i ponownie wypchnął Mateusza. Za to czerwone pole zwane zoną i otrzymał drugi punkt techniczny i to on teraz jest bliższy. Mateusz teraz wchodzi w otwartą klamrę, musi zaryzykować, musi spróbować rzucić, jeżeli chce odrobić straty, ale to teraz Daniel będzie blokował, on będzie teraz unikał, będzie czekał końca rundy, już tylko 12 sekund do zakończenia pierwszej rundy, rundy, która zbliża Rutkowskiego do brązowego medalu. Ale Mateusz, bardzo piękny rzut równo z gongiem praktycznie. 3 punkty i wygrana runda Mateusza Wanke. Tak to jest w zapasach. Chwila nieuwagi, chwila dekoncentracji. Wydawało się już, że bliższy wygrania rundy jest Rutkowski, a tutaj piękny rzut biodrowy. Mało takich rzutów było w tych walkach eliminacyjnych. Bardzo piękny rzut. Biodro za 3 punkty. Mogło, jeżeli to by było wcześniej, mogło się skończyć przed czasem. A tak pierwszą rundę wygrał Mateusz Wanke. I to teraz on jest o kroczek bliżej brązowego medalu. Trzeba to jeszcze wygrać. Jeszcze jedną rundę, ale znowu do zdecydowanych ataków ruszył Rutkowski i wykonał piękny rzut również za 3 punkty, zwany ręka głową, także piękny rzut i 3-0 prowadzi w drugiej rundzie Rutkowski. Bardzo ładna walka obfitująca w akcje techniczne, to się musi podobać, to się podoba publiczności. Jest doping, naprawdę bardzo, bardzo ładnie wykonana akcja, 40 sekund drugiej rundy, prowadzenie Rutkowskiego, ale przypomnę, że w pierwszej rundzie też tak było, 2-0 prowadził Rutkowski, chwila dekoncentracji, praktycznie 3 sekundy przed końcem kosztowała go utratę 3 punktów i przegranie rundy. Wspominałem już o tym, że bardzo dobry występ zawodników z Unii Racibórz. 3 finały i tutaj ten właśnie i ta walka właśnie o brązowy medal to najlepszy chyba wynik w historii klubu. Jeżeli 3 zawodników dotarło do finału, na pewno wszyscy czekają również na złoty medal któregoś z zawodników Unii Racibórz, ale pierwszą walkę niestety o złoto Ercetic przegrał. Będą jeszcze 2 szanse. Będzie miał Mateusz Wolny, będzie miał Kamil Błoński w kategorii 120 kg i to chyba on jest najbliższy wywalczenia tytułu mistrza kraju seniorów. Ale wracajmy, kategoria 66 kg. Druga runda pojedynku o brązowy medal między Danielem Rutkowskim i Mateuszem Wanke. Mateusz odrobił 1 punkt, 3-1, 15 sekund do końca tej rundy. Może jeszcze raz zaryzykuje rzut biodrowy. Spróbował rzutu ręka głowa, ale nie wyszło i w tym momencie drugą rundę wygrywa Rutkowski. Stan walki o brązowy medal w kategorii 66 kg remisowy. 1-1 w rundach. 30 sekund przerwy i będziemy świadkami decydującej rundy, która zadecyduje o tym, który z zawodników zdobędzie brązowy medal indywidualnych 82 mistrzostw Polski seniorów w zapasach w kategorii oczywiście 66 kg. Znowu zaatakował Rutkowski. Scenariusz jest taki sam w każdej rundzie. Początek. Cały czas atakuje Daniel. Później ta walka się wyrównuje, ale teraz
Pozycja zagrożona. Zaczął Mateusz, skontrował Daniel. Bardzo ładna walka. Ta walka na pewno się musi publiczności podobać. W każdej z rund są punkty, są rzuty. Także naprawdę bardzo ładny pojedynek. Brawa dla obydwóch zawodników. Naprawdę pojedynek trzymający w napięciu. Pojedynek, który dostarcza publiczności emocji. Są rzuty. Jest cały czas walka. Wynik zmienia się. Raz jeden, raz drugi. Próbuje zaatakować, próbuje wykonać jakąś akcję techniczną. Takich zapasów chcielibyśmy oglądać jak najwięcej. Takich, których cały czas się coś dzieje. Cały czas zawodnicy próbują coś zrobić. Jeszcze 45 sekund szans i nadziei Mateusza na wygraną. Daniel już nawet nie chce chyba robić żadnej akcji. Kontroluje, już blokuje teraz poczynania Mateusza. Błąd na początku rundy kosztował go niestety utratę 3 punktów i teraz już tylko Daniel się broni, czeka na koniec tej walki. Niestety Mateusz nie zdobędzie brązowego medalu. Brązowy medal trafia w ręce Daniela Rutkowskiego. Widzimy, bardzo ładna walka. Brawa dla zwycięzcy, brawa dla pokonanego. Naprawdę bardzo ładna walka. Walka, której zwycięzcą zostaje Daniel Rutkowski, olimpijczyk Radom. I to on zdobywa brązowy medal w kategorii 66 kg. Mateusz Wankę zajmuje 5. miejsce, bo w zapasach przyznawane są 2 brązowe medale. Nie ma czwartych, są 2 brązowe i 2 5. miejsca. Także Mateusz Wankę kończy na 5. miejscu. Trzeci finał 82. Mistrzostw Polski Seniorów w zapasach w stylu klasycznym. Kategoria 66 kg. Kostium czerwony Melkumow Edgar, AKS Piotrków Trybunalski, a jego przeciwnik to Tomasz Świerk, Śląsk Wrocław. Bardziej doświadczony, rutynowany zawodnik to oczywiście Tomek Świerk, który już kilkakrotnie zdobywał tytuły mistrza Polski w tej wadze. Wielokrotny reprezentant kraju na Mistrzostwa Europy, Świata. Zawodnik utytułowany, rutynowany, doświadczony, a jego przeciwnik to 22-letni Edgar Melkumow, reprezentujący barwy Atletycznego Klubu Sportowego z Piotrkowa Trybunalskiego. Zawodnicy walczyli z sobą już wiele razy. Wynik może być każdy praktycznie. Raz wygrywał ten, trochę więcej, częściej do tej pory Tomasz Świerk, ale zdarzyło się też już, że Edgar pokonał Tomka, także zobaczymy, tutaj nie możemy wyrokować, musimy poczekać do końca walki. Wiadomo, że ta walka będzie zacięta, może nie będzie tu jakichś fajerwerków, nie będzie jakichś rzutów takich, które oglądaliśmy w poprzednim pojedynku, w pojedynku o brązowy medal tej kategorii wagowej, gdzie Daniel Rutkowski, Mateusz Wankę naprawdę pokazali wielki kunszt i duże umiejętności. Teraz 1,5 minuty walki poza nami, bez punktów, i atakował będzie Melkumow. I to teraz Melkumow ma 30 sekund na wykonanie akcji technicznej. Jeżeli uda mu się wykonać akcję techniczną, to on będzie zwycięzcą rundy. W tym momencie zdobył 1 punkty. Wykonał wózek, ścisnął mocno za końcówki żeber swojego przeciwnika.
i wykręcił wózek 2-0. Pierwsza runda dla Melkumowa, młodszego zawodnika, 22-letni zawodnik z Piotrkowa, który ma chrapkę na pierwszy złoty medal wśród seniorów w swojej karierze. Był bardzo dobrym juniorem. Nieźle walczył w kategorii 60 kg. Zmienił kategorię na 66. Nabrał masy. Waży obecnie 67 kg. Ta kategoria pasuje mu idealnie. Zobaczymy, jak będą walczyć w drugiej rundzie. To Tomek teraz musi gonić. Tomek musi odrabiać straty. Próba wejścia do pasa nieudana. Czujnie jak na razie walczy Melkumow. Ale Tomek na pewno nie powiedział ostatniego słowa. On będzie walczył do końca. On jest z tego znany. Wielokrotnie potrafił z trudnych sytuacji wychodzić obronną ręką. Potrafił odwrócić losy walki. I to nieraz w ostatnich sekundach. Także tutaj musimy do końca obserwować, co się jeszcze wydarzy. Na pewno Melkumow musi być czujny. To jeszcze nie jest koniec walki. Trzeba wygrać dwie rundy. Na razie jest wygrana tylko jedna, ale jedna, która go troszeczkę przybliżyła do tytułu mistrza Polski. Przypomnę, jesteśmy w Radomiu. 82. Mistrzostwa Polski seniorów w zapasach w stylu klasycznym. Rozgrywane ta impreza, właśnie Mistrzostwa Polski seniorów, po raz pierwszy zagościła do Radomia. Perfekcyjna organizacja imprezy. Wszyscy są zadowoleni. Wysoki poziom walk półfinałowych, ćwierćfinałowych i same finały też tutaj, jak do tej pory, trzeci finał i trzeci finał emocjonujący, trzymający w napięciu. Teraz zmiana ról, teraz atakował będzie Tomasz Świerk. On ma bardzo dobry atak w parterze, bardzo dobry wózek. Pokazał to w walkach dopołudniowych, gdzie walczył bardzo dobrze. Wygrywał wszystkie walki zdecydowanie, właśnie każdemu potrafił wykręcić, jak to się mówi w żargonie zapaśniczym, wózek. Jeżeli dobrze zblokuje swojego rywala, jest w stanie każdemu zrobić wózek. Teraz się jeszcze nie udało. Przejście do ręka głowa i to może być błąd, który kosztuje utratę złotego medalu Tomka. Melkumow mistrzem Polski. Niespodzianka. Na pewno pewnego rodzaju niespodzianka. Mistrzem Polski w kategorii 66 kg w 2012 roku zostaje Edgar Melkumow, AKS Piotrków Trybunalski. Rozpoczynamy czwarty finał 82. Mistrzostw Polski Seniorów w zapasach. Kategoria 74 kg, a o złoty medal i tytuł mistrza kraju walczą kostium czerwony, wolny Mateusz Żuniar-Racibórz, a jego przeciwnikiem jest Piotr Przepiórka, olimpijczyk Radom. Zawodnik gospodarzy w kostiumie niebieskim. Bardzo dobrze walczył w walkach eliminacyjnych, aż do walki, dotarł do walki finałowej. Mateusz Wolny również bez problemu wygrywał w swoje trzy walki, które pozwoliły mu dotrzeć do strefy medalowej. I tutaj rówieśnicy, jeżeli chodzi o wiek, zawodnicy mający po 23 lata. Wielokrotnie już ze sobą walczyli. Różnie to bywało. Raz jeden, raz drugi. Znają się bardzo dobrze. Parę razy walczyli w grupie juniorów. W ubiegłym roku również w grupie w Mistrzostwach Polski Młodzieżowych. Obydwaj walczyli. Także no tutaj znają się bardzo dobrze. Zobaczymy, jak
się rozstrzygnie ten pojedynek. Tu nie ma jakiegoś zdecydowanego faworyta. Tutaj każdy wynik jest możliwy. Na pewno gospodarze liczą na jedynego swojego finalistę, na Piotrka, ale również trener Unii liczy na Mateusza. On po długiej kontuzji, po ciężkiej kontuzji, długiej rehabilitacji wrócił na matę i to z jakim skutkiem dotarł od razu do finału. Finału Mistrzostw Polski Seniorów. Zaraz próba wynoszenia na tylny suples. Nieudana, ale dalej Mateusz, dalej broni i znowu wynoszenie nieudane. Przepiórka bardzo ładnie wybronił. Jeszcze jeden atak Mateusza. Nie poddaje się, walczy do końca. 5 sekund, 3, 2 i pierwsza runda wygrana przez Piotrka Przepiórkę. Pierwszą rundę nieznacznie wygrał zawodnik olimpijczyka Radom. Wybronił parter. Bardzo żywiołowe ataki Mateusza Wolnego. Mateusz ma z kogo czerpać wzorce. To syn obecnego trenera kadry narodowej, pana Ryszarda Wolnego. Złotego medalisty Igrzysk Olimpijskich z Atlanty. Także Mateusz chciałby na pewno pójść w ślady taty. Na razie robi to nieźle. Dotarł do finału Mistrzostw Polski Seniorów. Pierwsza runda niestety przegrana, ale jeszcze nieprzegrana walka. Piotr Przepiórka tutaj na tym turnieju walczy bardzo dobrze. Jest to, tak jak powiedziałem, jedyny finalista gospodarzy. Wszyscy tu na niego liczą. Dodatkowa presja. Wiadomo, obudziła się publiczność. Wszyscy by chcieli tutaj w tej hali, żeby to on został zwycięzcą, ale trener Mateusza Wolnego wierzy w niego, podpowiada coś tam. Próbuje jak może pomóc swojemu zawodnikowi. Już minuta walki w drugiej rundzie się zakończyła. Ja tylko Państwu przypomnę, że oglądamy finał kategorii 74 kg. Finał, walkę, która zdecyduje o tytule mistrza kraju na rok 2012 w 82 mistrzostwach Polski seniorów w zapasach stylu klasycznym. Zacięty pojedynek, równy. Tak jak powiedziałem, oni się bardzo dobrze znają. Tutaj jeden malutki błąd będzie decydował o tym, który z nich zostanie zwycięzcą tego pojedynku. Pierwszą rundę wygrał Piotrek Przepiórka, wybraniając parter. Teraz sytuacja odwrotna. Teraz Piotrek musi wykonać akcję techniczną. Jeżeli mu się nie zrzut, jest punkt dla Piotrka Przepiórki i to on jest teraz bliższy wygrania tej walki. Już tylko 17 sekund nadziei Mateusza na zwycięstwo. Ale bardzo dobra postawa w całych mistrzostwach Mateusza, który wrócił po kontuzji. Ale brawa też dla Piotrka, który wyniósł swojego rywala. I on to zdobywa pierwszy historyczny złoty medal Mistrzostw Polski Seniorów dla Radomia. Zwycięzcą tej walki i mistrzem Polski w kategorii 74 kg w 2012 roku zostaje Piotr Przepiórka, olimpijczyk Radom. Mateusz Wolny zdobywa srebrny medal i tytuł wicemistrza kraju. I rozpoczynamy piąty finał dzisiejszej imprezy. Przypominam, oglądamy, komentujemy dla Państwa
82. Mistrzostwa Polski Seniorów w zapasach stylu klasycznym. Kategoria 84 kg, kostium czerwony Dawid Pawlik, Atletyczny Klub Sportowy i kostium niebieski Tadek Michalik, Sobieski Poznań. Faworytem tej walki jest Tadek Michalik, który pod nieobecność najlepszego w tej kategorii Damiana Jankowskiego, jednego naszego medalisty Igrzysk Olimpijskich z Londynu, właśnie to Michalik jest uważany za faworyta tej kategorii wagowej. Dawid Pawlik to dość niespodziewany finalista, ale no brawa dla tego też młodego zawodnika za ambicje, za bardzo ładne walki w rundach eliminacyjnych. Wygrał i zasłużenie dotarł do finału. Jak na razie dał się wychwycić. I trzy punkty dla Michalika. Bardzo ładne wejście do pasa. Posadka, pozycja zagrożona. 3-4-0 prowadzi. I koniec walki. Plecy. Dosyć szybkie, efektowne zwycięstwo Michalika w walce finałowej kategorii 84 kg. Mistrzem Polski na rok 2012 w kategorii 84 kg zostaje Tadeusz Michalik, Sobieski Poznań. Kompleksowe, bezbolesne leczenie i usuwanie zębów przy użyciu komputerowego systemu znieczulenia. Cyfrowa diagnostyka rentgenowska. Leczenie kanałowe z zastosowaniem najnowocześniejszych technik i aparatury. Usuwanie kamienia i osadów ultradźwiękami i piaskarką. Lampowe wybielanie zębów. Pełny zakres protetyki. Gabinet stomatologiczny Bartosz Pietrzykowski w Raciborzu przy Warszawskiej 7A obok Policjalnej Szkoły Medycznej. Zapraszamy. Największy wybór farb w regionie. Pełna oferta studia Decoral, Śnieżki, Curili, Sigmy i Malfarbu. Komputerowe mieszanie farb, elementy suchej zabudowy wnętrz, doskonałe zaopatrzenie, produkty najlepszych wytwórców. Wszystko, co potrzebne do remontu mieszkania. Miła i kompetentna obsługa, przestronne i estetyczne ekspozycje, rabaty, upusty, promocje, gratisowy transport. Jerzy Grut, partner firmy Severa, zaprasza do rozbudowanej, samoobsługowej hurtowni farb przy Kolejowej 19A. Jerzy Grut. Doświadczenie, nowoczesność, profesjonalizm. Szeroki asortyment, oryginalna stylistyka i najwyższa jakość. Pełna obsługa. Projekt aranżacji wnętrza zgodny z indywidualnymi wymaganiami klienta. Produkcja z użyciem najnowocześniejszych obrabiarek sterowanych numerycznie. Transport i finalny fachowy montaż. Oferta umożliwiająca całkowitą dowolność w zabudowie nawet najbardziej nietypowych powierzchni i przestrzeni. Najnowsze technologie, najwyższej jakości materiały i najmodniejsze wzornictwo. Zgodnie z obowiązującymi na świecie trendami. Firma rodzinna Ginter i Grzegorz Kolasa. Znany i ceniony producent zestawów kuchennych. 45 lat na rynku. G&G Kolasa. Solidne meble na długie lata. Przed nami przedostatni finał 82. Mistrzostw Polski Seniorów w zapasach stylu klasycznym, kategoria 96 kg, w której o prymat w kraju, o tytuł mistrza kraju walczą dwaj zawodnicy z Atletycznego Klubu Sportowego z Piotrkowa Trybunalskiego. W kostiumie czerwonym Radosław Grzybicki, w kostiumie niebieskim walczy Łukasz Konera. Radosław Grzybicki to aktualny wicemistrz Polski w tej kategorii wagowej. W ubiegłym roku przegrał w finale z Olejniczakiem. Tutaj zrewanżował się w walce o wejście do finału, wygrał z Olejniczakiem, a Konera Łukasz to brązowy medalista z ubiegłego roku, ale w kategorii 84 kg. Tutaj postanowił spróbować sił w wyższej kategorii. Opłaciło mu się, dotarł już do finału. Walki między kolegami klubowymi zawsze są zacięte, wyrównane, bo tak jak wspominałem, zawodnicy, jeżeli często z sobą trenują, znają się, trudniej czymś wtedy zaskoczyć swojego rywala, trudniej właśnie wykonać jakąś akcję techniczną. I tutaj prawdopodobnie będzie tak, że tutaj ta
walka może rozstrzygnąć się dopiero w trzech rundach, ale no nie przesądzajmy, poczekajmy, może któremuś z zawodników uda się wcześniej wygrać, powiedzmy po dwóch rundach, czy może zaskoczy i położy swojego kolegę na plecy. W każdym bądź razie wiadomo, że tytuł w tej kategorii wagowej powędruje do Piotrkowa. Teraz Radosław Grzybicki zapina uchwyt do wynoszenia. Będzie na pewno startował na wynoszenie. Jeszcze na razie nie zrobił akcji. Jest 5-4 sekundy do końca. W tym momencie punkt zdobywa Konera i o jedną rundę on jest lepszy. On wygrał pierwszą rundę i to on bliżej złotego medalu. Prawdopodobnie, nie chciałbym tu wyrokować, ale prawdopodobnie scenariusz w drugiej rundzie będzie podobny. Ciężko będzie któremuś z zawodników wykonać akcję w stójce i będziemy znowu świadkami walki w parterze, tylko teraz po prostu sytuacja może być odwrotna. Ja myślę, że tutaj Konera powinien spróbować zaatakować właśnie w stójce, nie czekać na parter. Jest zawodnikiem lżejszym, niższym. On jeszcze w ubiegłym roku startował w niższej kategorii, natomiast Radek to zawodnik obwalczony już w tej kategorii, tak jak powiedziałem, aktualny wicemistrz Polski. On tu przyjechał z myślą zdobycia pierwszego w swojej karierze medalu złotego. Jego ojciec Paweł Grzybicki, który z uwagą obserwuje ten pojedynek, był czterokrotnym mistrzem Polski w kategorii 90 kg. Syn idzie w jego ślady. Wygrał już młodzieżówkę. Był w ubiegłym roku drugi na seniorach. W tym roku powiedział, że chce powalczyć o złoto. Ale poczekajmy 40-50 sekund prawie już drugiej rundy poza nami i nadal bez punktów. I tutaj atakuje teraz Radek. On będzie teraz bronił się, jeżeli nie będzie punktów w stójce, będzie bronił się w parterze i musi wybronić, jeżeli chce zachować szansę na zdobycie pierwszego w swojej karierze tytułu mistrza kraju. I teraz do parteru wędruje Radek, a przed szansą zdobycia punktów staje Łukasz Konera. Tak jak powiedziałem, oni wielokrotnie z sobą w klubie walczyli na sparingach, na walkach zadaniowych. Także tutaj zaskoczenie czymkolwiek będzie trudne. Łukasz teraz próbował zapięcia odwrotnego pasa. Nie wyszło, przeszedł szybko do uchwytu wózkowego. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzi Radek. Na razie pewnie stoi, broni się. Już tylko 6 sekund, 5 sekund do końca tego pojedynku. Zrewanżował się swojemu koledze. 1-1 w rundach i potrzebna będzie trzecia decydująca runda. Decydująca runda do tego, żeby dowiedzieć się, kto zostanie mistrzem kraju w kategorii 96 kg. Przypominam, walczą dwaj zawodnicy z Piotrkowa, a pokazujemy dzisiaj Państwu i komentujemy 82. Mistrzostwa Polski Seniorów w zapasach w stylu klasycznym. Gościmy w Radomiu, w pięknej hali. Mistrzostwa przeprowadzono perfekcyjnie. Organizacyjnie bardzo dobrze, na piątkę. Poziom walk, jak już mówiłem, zróżnicowany. Były lepsze pojedynki, były też troszeczkę słabsze. Na pewno nie można tutaj odmówić zawodnikom charakteru, ambicji. Teraz Radek zaatakował. Nie. Zaatakował zdecydowanie. Musi.
zaryzykować i zaryzykował. I pierwszy punkt dla Radka Grzybickiego. Na dzisiejszej imprezie wystartowało 98 zawodników z 22 klubów. Tak jak mówiłem, trzy kluby zdominowały tutaj te walki w tych mistrzostwach. Jest to Atletyczny Klub Sportowy właśnie z Piotrkowa, Unia Raciborz i Olimpijczyk Radom. To trzy najmocniejsze obecnie kluby w Polsce, które tutaj wprowadziły do walk o medale najwięcej zawodników. Atletyczny Klub Sportowy 5 finalistów, Unia Raciborz 3, Olimpijczyk Radom co prawda tylko jednego finalistę, ale zdobył już 2 brązowe medale, także tutaj spora grupa też zawodników, którzy zdobywali 5., 6 miejsca, także na pewno jeżeli chodzi o punktację klubową, to te trzy kluby powinny być najlepsze. Wracajmy do walki. Walka finałowa kategorii 96 kg, w której walczą dwaj zawodnicy Atletycznego Klubu Sportowego. Bliżej zwycięstwa i pierwszego w swojej karierze tytułu mistrza kraju jest Radosław Grzybicki, który za dwie koniec walki i po raz pierwszy w swojej karierze mistrzem kraju w kategorii 96 kg zostaje Radosław Grzybicki. I rozpoczyna się ostatni finał dzisiejszej imprezy. Kategoria 120 kg. Najciężsi zawodnicy o tytuł mistrza Polski w tej wadze walczą. Błoński Kamil, Unia Raciborz, a jego rywalem jest Jakub Pietrzak z PTC Pabianice. Ostatnia szansa dla zawodników Unii Raciborz na zdobycie złota. Wprowadzili do finałów 3 zawodników. Przypomnę, Dawid Ercetik, kategoria 60 kg, Mateusz Wolny, kategoria 74 i właśnie Kamil Błoński. Tych dwóch pierwszych niestety swoje walki finałowe przegrali, zdobyli srebrne medale, a Kamil Błoński ma szansę wywalczyć tytuł mistrza Polski, ale w tym momencie kontuzja łuku brwiowego, takie sytuacje się zdarzają, musi interweniować lekarz, opatrzyć ranę, zakleić krwawiący łuk brwiowy. Miejmy nadzieję, że to nie poskutkuje, jeżeli chodzi o walkę, nie poskutkuje jakąś głębszą kontuzją czy problemami w skończeniu tego pojedynku, bo faworytem na pewno tutaj jest Kamil Błoński, młodszy zawodnik, który pod nieobecność Olimpijczyka z Wrocławia Banaka, który reprezentował nasz kraj na Igrzyskach Olimpijskich, był tutaj głównym faworytem tej kategorii wagowej. Nie zawiódł, dotarł do finału i myślę, że również w finale powinien poradzić sobie ze starszym o kilka lat zawodnikiem z PTC Pabianice. Bardzo dobra postawa zawodników Unii Raciborz. A jak wspomniałem, 3 zawodników wprowadzonych do finału. Jeden zawodnik walczył o brązowy medal, także dobra postawa podopiecznych Piotra Szczepaniuka. I już Kamil na środku i zaczynamy dalszy ciąg walki. Pietrzak to starszy zawodnik. Kilkakrotnie walczył już
zdobywał medale mistrzostw Polski, ale też nigdy nie był złotym medalistą. Teraz próba wykonania biodra nieudana i przed szansą zdobycia pierwszych punktów staje Kamil. Próba wykonania wózka i jest wózek i są dwa pierwsze punkty, punkty, które przybliżają Kamila do zwycięstwa w tej kategorii wagowej. Przypominam Państwu, oglądamy dzisiaj walki 82. Mistrzostw Polski Seniorów w zapasach w stylu klasycznym. Najcięższa kategoria wagowa, kategoria 120 kg. Najciężsi, którzy dzisiaj toczą boje o złoty medal. Złoty medal Mistrzostw Polski Seniorów w zapasach w stylu klasycznym. Gościmy w Radomiu, gdzie Mistrzostwa Polski Seniorów są po raz pierwszy rozgrywane. Kontuzja Pietrzaka, lekarz opatruje teraz zawodnika. Nie wiemy, co tam się stało. No, jakiś uraz, próbuje zamrozić bolące miejsce. Nie wiem, czy to jest problem z barkiem, czy z łokciem. W każdym bądź razie jest jakiś drobny uraz Pietrzaka. Kamil spokojnie wykonał wózek, prowadzi. Widać, że jest fizycznie silniejszy w tym parterze. Bez problemu wykręcił wózek i jeżeli tylko nie popełni jakiegoś błędu w pozycji stojącej, to myślę, że powinien tą walkę wygrać. Ale no, za wcześnie nie będę wyrokował, bo już kilka razy mogłem się pomylić. Zdarzało się tak, że właśnie w ostatnich sekundach zawodnik wykonał akcję techniczną i wygrywał rundę, czy wygrywał całą walkę. Także poczekajmy do końca. Na razie zakończyła się pierwsza runda, której zwycięzcą zostaje Kamil Błoński, Unia Racibórz. I to on przybliża się do tytułu mistrza kraju w kategorii 120 kg. Ja już Państwu kilkakrotnie mówiłem, że wystartowało tutaj 98 najlepszych zapaśników w kraju z 22 klubów. 7 kategorii wagowych obecnie jest w zapasach. Pokazaliśmy dla Państwa i pokazujemy wszystkie. To jest ostatnia. Pokazaliśmy wszystkie finały plus walkę o brązowy medal Mateusza Wankę z Unii Racibórz. Bardzo atrakcyjna, widowiskowa walka, no niestety przegrana z zawodnikiem gospodarzy, ale ta walka na pewno wszystkim się spodobała. Była efektowna, było wiele rzutów, wiele akcji technicznych. Ale wracajmy do kategorii 120. Błoński przed szansą wywalczenia złotego medalu dla Unii Racibórz. Zaatakował, wypchnął swojego rywala i jest jeden punkt. Prowadzenie Kamila jest coraz bliżej zdobycia złota dla Unii Racibórz. Jeżeli wygra tą rundę, a wszystko się na to zanosi, to zostanie mistrzem kraju w najcięższej kategorii wagowej. Brakowało na pewno tego złota. Po tak udanym występie byłoby przykro na pewno zawodnikom Unii, jeżeli by wrócili bez złota. Tutaj jest duża szansa i myślę, że Kamil powinien tą szansę wykorzystać. Widać, że jest zawodnikiem fizycznie silniejszym. Spokojnie stoi, czeka, zrobił punkt. Teraz już taktyka walki, po prostu nie dać się zepchnąć. Spojrzał jednym okiem na czas. Wie, że już tylko minuta dzieli go od tytułu mistrza kraju. Coraz bliżej upragniony złoty medal, który Kamil chce wywalczyć dla siebie, dla własnego klubu. Jeszcze jedna próba Pietrzaka, ale nic tutaj chyba nie skóra. Już tylko 30 sekund do zakończenia tego pojedynku. Przypominam, ostatniego pojedynku 82. Mistrzostw Polski Seniorów w zapasach w stylu klasycznym. Radom 2012 dobiega pomalutku końca. My będziemy się już z Państwem żegnać, pokazując ostatni finał, ale jakże
udany finał, szczęśliwy dla zawodników Unii Racibórz. W tym momencie zwycięstwo Kamila staje się faktem i to on zdobywa pierwsze miejsce i tytuł mistrza kraju. Mistrzem Polski na rok 2012 w najcięższej kategorii wagowej zostaje Kamil Błoński, Unia Racibórz. Mistrz Polski kategorii 120, Kamil Błoński, Unia Racibórz. My się już z Państwem żegnamy z gościnnego Radomia. Pokazywaliśmy dla Państwa najlepsze walki 82. Mistrzostw Polski Seniorów. Dziękujemy i do usłyszenia, do zobaczenia na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Piotrkowie.